ale w przerwach między nauką jem pizzę. No akurat małe kawałeczki, ale, ale to nie ja. Ale pudełka po pizzy są najlepsze na robienie okładek do junk journali. Naprawdę, uwierzcie mi, ta tektura jest super. Jak widzicie, ja jeszcze zawijam do środkowej części pod kątem 45 stopni. Tu widać. Bo wzmacnia. Bo ona się wzmacnia. Tutaj jest sztywniejsza. Obkleiłam wierzch taką surweczką, czyli materiałem bawełnianym. On jeszcze prześwituje. Widzicie, wzmacnia mi to tutaj wszystko. Jeszcze raz, więc ten grzbiet, nawet jak pracuje, on ładnie pracuje. I wszystkie boki, czyli wszystkie krawędzie, obkleiłam czarnym papierem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A cóż my tutaj mamy? No mamy skończony junk journal biurowy. Cześć, witajcie. Witam Was Elżbieta na kanale Ela u Rękodzieło. To co, przystępujemy do oglądania gotowej pracy. Tradadadam. Junk journal biurowy. Jak wiecie, robiłam dodatki już do niego. Mogliście je oglądać tutaj, będzie w podlinkowanym filmiku. A dzisiaj junk journal skończony, który możemy oglądać. Wygląda z góry tak. Jak widać, składa się z dwóch części. Zamykany na czarną gumeczkę, tak jak teczki na akta. Na grzbiecie, no cóż innego, zawieszki ze spinaczy biurowych, no nie może być inaczej, prawda? No ułóż się mi tutaj ładnie. Cała okładka jest z przepięknego papieru, który jest ze starych, starych szkicowników. To jest w takim kolorze szarym i jak widzicie, to jest wygląda jak skóra, a to jest papier. Papier szkicownikowy. Tym razem wykończyłam brzegi narożnikami metalowymi w kolorze starego złota postarzonego. Proszę mi tutaj się... O, proszę, tak. I teraz widać pięknie, jak wygląda ten papier, prawda? Cudowny. Skóra, po prostu skóra. No jeszcze raz grzbiet. Tu jest ćwiek. Wszystko jest przyszyte. Zostało mi jeszcze troszeczkę kawałeczków tej ekoskórki z junk journala jesiennego. No i umieściłam to tutaj na naszej stronie pierwszej. Napis jest z moich pieczątek na washpapie, czyli tym papierze do szycia, który możemy zszywać. Też jest wszystko przyszyte. Przyszyte są też tutaj ta ekoskórka, jakieś fragmenty washpapy, papierów skrapowych i tu maszyna do szycia wycięta, to chyba z Actiona był taki papier, naklejka z AliExpress i mój nowy nabytek, czyli tu mamy kieszonkę, która jest taka obleczona sznureczkiem. W środku jest pieczątka, jeszcze na kalce też pieczątka telefonu. I tam w tą stronę mój stempel do lakowania. Bardzo, bardzo chciałam i kupiłam sobie. I mam. Skąd wszystkie zakupy? Podlinkuję Wam, ale mam nadzieję, że nakręcę jeszcze filmik o zakupach, bo bardzo, bardzo dawno takiego nie było, a trochę rzeczy sobie kupiłam. Przede wszystkim kupiłam sobie trochę zawieszek z myślą o nowych junk journalach. No i metalowe narożniki, o których już Wam wspomniałam. Całość, okładka, cała okładka jest wykonana na bazie tektury z pizzy. Grzbiet nie jest tu sklejany. Sklejane są tylko te boki.
tak? A grzbiet sobie tutaj pracuje, czyli on jest jakby przy rozkładaniu, on jest ruchomy. O, jak widzicie, on nam się tutaj rozkłada i pracuje ładnie. Oklejone jest wszystko ze wszystkich stron czarnym papierem kraftowym, no takim kraftowym, i w środku też jest wyklejane tym czarnym papierem. Cała baza tutaj, do której przyszywałam części żurnala, też jest, gdzie jest ta końcówka, druga, czy o tutaj Wam tak pokażę, też jest na papierze kraftowym wzmacniana, więc tu jest bardzo dużo. No i w środku prosto, ale mamy nasze dodatki. Tutaj, jak widzimy, mamy naszą umowę na czas określony, czyli umowa o pracę, którą mamy. W środku jest kieszonka i jest mały notesik z papierów pakowych i wszystko jest spinane na spinacz biurowy. Te spinacze biurowe tutaj będą się nam powtarzały, tak? Tutaj kolejna strona od stycznia do czerwca. Kalendarz postarzały i moje pieczątki. Tutaj jakieś notatki ważne. Tutaj znowu widzimy spinacz i na tym spinaczu mamy. No i właśnie. Tutaj mamy pospinane, ja już odepnę. Słuchajcie, ja stoję za statywem, ledwo już stoję. Co my tu mamy? A no tak, potwierdzenie nadania przesyłki z Poczty Polskiej, stempelki moje, tak, datowniki. Mamy tutaj kawałek kalki ołówkowej. Na zdrowie, dziękuję. I mamy papiery, zerknijcie, popatrzcie. Widzicie ten kolor? Ciekawe, kto zgadnie, czym jest farbowany ten papier. Taki piękny, pomarańczowy kolor, żółty. Tak naprawdę niesamowity kolor jest tego papieru. No, jak myślicie? No, zgadujcie, zgadujcie. Powiem Wam. Pofarbowałam to, gotując łupiny od cebuli. Przepięknie. Zlałam sobie teraz wszystko do słoiczka. Wystarczy podgrzać, włożyć na chwilę papier i po prostu powstaje nam taki przepiękny kolor pomarańczowo-żółty. Cudowny. Tutaj mamy z papieru pakowego, tego w takie linie. Widzisz prążki. To widzicie, to jest, bo każdy papier pakowy jest inny. Mamy jakiś wsadzony mój stary kaguś. Niech sobie tutaj wisi. I mamy zrobioną spinaczami, zszywaczem biurowym, książeczkę pionową, wytuszowaną na numery telefonów. I oczywiście moje piecząteczki tutaj się pojawiły, żeby było widać. Tu jest kawałek zrobiony naklejki z taśmy przezroczystej. I też jest zszyte wszystko spinaczami biurowymi. No albo zszywacze, albo spinacze biurowe, prawda? To wszystko jest takie adekwatne. Tutaj mamy na takim papierze innym pakowym kawałek gazety i naklejka z AliExpress. Tutaj mamy kolejny spinacz biurowy w formie małpki. I tutaj mamy nasz dodatek, czyli to było zalecenie, jakaś karta lekarska z pieczątkami. To jest wszystko oryginalne, już Wam mówiłam. I to jest wszystko bardzo, bardzo stare. To jest 87 rok z tego, co widzę. 85, 87, także ma swoje lata i tu jest moje takie troszeczkę dodatki, które kiedyś robiłam, zostały mi z tkaniną, z koronkami, z lnem. Tutaj mamy przyczepioną kopertkę dwustronnie na spinacz, znowu biurowy. Koperta jest taka, zobaczcie, ona jest cała, jest jedna. Ale wycięłam tak, żeby w razie czego z dwóch stron było osobno. Jest zembosowana folderem, wytuszowana tuszami granatowym, brązowym, niebieskim, zielonym. Tu są takie naklejki z AliExpress. Złożona jest na pół i w środku jest taka długa, długa lista spłaty pożyczki w Powszechnej Kasie Oszczędności. Tu była spłata 110 tysięcy. My zarabialiśmy wtedy miliony, więc wiecie, co to było 110 tysięcy, co to teraz jest pikuś. Ok, i jest tak tutaj, ha, w
poukładana. O tak, o, jest, weszło. I spinana jest tak na tej kartce dwustronnie, czyli mamy jedną część z jednej strony, drugą część z drugiej. Tu mamy ukośną kieszonkę. Są zszywacze, koronka, jakiś motylek taki wystający troszeczkę. I jest znowu, tutaj jest wyciąg z aktu małżeństwa z oryginalnymi pieczątkami. Pozasłaniane oczywiście z nazwisko. To jest rok 1966. I tutaj sobie ten akt małżeństwa leży. Tu mamy moją pieczątkę w formie takiego ala kalendarza, coś takiego, nie wiem. Papiery, zobaczcie, to było farbowane farbkami odzieżowymi, ale to o tym też będzie kiedyś, powiem Wam, w czym można farbować. Tutaj mamy kolejny spinacz biurowy i kolejną kieszonkę. I ta kieszonka jest zrobiona w formie takiego teczki. Pamiętacie, jak tak wkładamy A, B, C, D, E. I to jest wszystko porwane, poklejone. I w środku mamy arkusz spisu z natury. I też pofarbowany jest w wywarze z łupek cebuli. I tutaj sobie ten nasz spis, arkusz na różne zapiski leży, spięty naszym spinaczem biurowym. Tu mamy czyste, tu mamy kolejną kieszonkę spinaną z szywaczami, w której jest kolejna książeczka z takimi resztkami napisów z papierów skrapkowych. Widzicie, to jest wszystko takie udekorowane trochę kawałkami z gazet, jakąś naklejką. Tutaj na tym papierze mamy naklejki z AliExpress, ta maszyna do szycia, maszyna do pisania, kałamarz z piórem i lampka biurowa. Tutaj mamy kawałek kalki ołówkowej. No i tak jak podniesiemy, to widać, że biuro jest czynne od 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Tutaj mamy kieszonkę, taką dziwną kieszonkę. Jest znowu trochę kalki ołówkowej, farbowany ten mój papier, widzicie, tą cebulką. I tu jest kolejna kopertka zamykana na sznureczek, a w środku mamy umowę na czas określony z oryginalnymi pieczątkami i kolejne jakieś kartki na zapiski. I to leży sobie tu włożone. I teraz to musimy z powrotem schować, tak? A sznureczek tak ładnie się nam montuje, że jak leciutko zgniemy, o, to nam tu wchodzi. I teraz zaczepiamy, przypinamy i nam się wszystko trzyma. Proszę bardzo, znów mamy czyste kartki. Tu mamy kawałek gazety, koronki, znowu naklejkę z AliExpress. I tak się kończy część pierwsza. Część druga. Znowu jakiś fragment tego papieru farbowanego w cebuli, przyczepiony z szywką i kawałek sznurka. Tu mamy znów tam nasz kalendarz, który jest teraz od lipca do grudnia. Możemy sobie to jakby na drugie półrocze. Tutaj mamy przyklejone nasze zaświadczenie o jakimś tam kursie. Tu jest z pralinki, kokardka tak trochę. Tu jest znowu naklejka zrobiona z taśmy przezroczystej. Tutaj mamy pocztowe, czyli znowu mamy papier farbowany cebulą. Pieczątki moje, poczta. Tu jakieś takie pieczątki pocztowe, naklejeczka, post. I kolejna koperta, też zamykana na sznureczek. Tu mamy stary bilet tramwajowy komunikacji wrocławskiej i tutaj mamy schowane kartę badań. Zobaczcie, to też jest takie i tutaj właśnie są wszystkie badania, jakie tam pirometryczne czy spirometria, krew tętnicza, to też jest oryginalne. To jest oryginalne, no nie wiem, 86 rok. Popatrzcie, ile to ma lat. Zaczynałam pracę w 86 roku. Przyjechałam do Wrocławia do pracy i zakochałam się w tym mieście. A miałam studiować w Łodzi. Ach, ale gdzie wtedy Łódź do Wrocławia?
Wrocław był pięknym, zielonym miastem i chyba takim pozostał. No i wkładamy to do tej kieszonki. Tutaj mamy fajną kartę. Moja pieczątka z ptaszkiem. Moje cyferki. Rok. I tutaj, wiecie, czasem mamy takie teczki, gdzie dziurkacz przekładamy. Wzięłam sobie ten metalowy uchwyt. Przemocowałam. Jest tutaj potwierdzenie nadania przesyłki. Moje pieczątki jakieś. I tutaj moje te papiery. Znowu farbowane cebulką. I tu możemy sobie coś notować. Tu możemy dodawać tych papierów, tak? Wystarczy przedziurkować dziurkaczem. Myślę, że dziurkacz każdy ma. I już dokładamy sobie. Tu jest papier pakowy z naklejką. Tutaj są jakieś moje zapiski na papierze takim w kratkę. I też pofarbowałam cebulką i przyczepiłam. Tutaj mamy kolejną kopertę i przyklejony, pofarbowany Poczta Polska. I w tej kopercie też embosowany. I tu mam znowu na bordowo i niebiesko. Widzicie? I naklejona jest naklejka z AliExpress. Mamy taką książeczkę z resztek papierów, zszyta zszywaczami. I tu możemy sobie notować, co tylko nam przyjdzie do głowy. Możemy sobie tutaj też chować ważne rzeczy dla nas. Jakieś zapiski itp. Im więcej takich kopert do schowania, tym lepiej. Tutaj jest ciekawe rozwiązanie. Mamy taką książeczkę. Kaskadowe, spadające resztki właśnie z tego spisu natury, jakichś papierów. Zrobiłam dziurkaczem dwie dziurki blisko siebie i przewiązane to jest kawałkiem papieru, który był zwinięty, a potem rozłożony i zrobił mi taki ala sznureczek szeroki, jak widzicie. Bardzo fajnie to wygląda. Ciekawie, inaczej. No i tu jest moje zszycie. Jak widzicie, też zszywane wszystko ręcznie. Tutaj mamy na spinaczu taki plan tygodnia, a ponieważ to było już na niebiesko, więc trochę potuszowałam niebieski, tak jak inkaust jest niebieski. Te papiery też trochę mają takiego niebieskości. One były farbowane, tak jak Wam mówiłam, w farbce do tkanin. I chyba to była farbka fioletowa, jak się nie mylę. A tutaj mamy też moje pieczątki. Moja pieczątka tajne. No oczywiście jak tajne i pisze się przez kalkę, to potem wszystko widać po drugiej stronie. I te moje papiery w linie farbowane cebulą. Tu mamy czysto, mamy czysto. I na końcu mamy też spinacz. Na wierzchu mamy taką kalkę z kwiatkami. Nie wiem, czy to będzie widać. O, taki jest liście. No nie widać tego. Może teraz. I z jakiegoś notatnika resztki sznureczkiem, krokodylkiem moim zrobiłam małotworki z naklejek starych. Powpisywałam 1, 2, 3. Potuszowałam trochę na niebiesko. I tutaj jest ta książeczka włożona pod spinacz. I to jest wszystko. Okładka. Więc jak widzicie, prosty. Nie za bardzo rozbudowany. Nie ma zbyt dużo dodatków. Ale jest fajny, ciekawy i jest dużo miejsca do zapisywania. No to co? To na dzisiaj tyle. Ja się żegnam z Wami pięknie. Zapraszam Was na razie, nie wiem kiedy, bo to jest ostatni junk journal, który skończyłam. A teraz, nauka. Cały czas ćwiczę język migowy i mam nadzieję, że może niedługo będę już umiała na moim kanale migać tu na dole, żeby osoby, które nie słyszą, mogły oprócz napisów mogły też zobaczyć, jak ja to robię. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, ale czy nastąpi, to się okaże. Dziękuję Wam ślicznie, do usłyszenia i pa, pa!